Hej, cześć, siemano! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wojciech. A to jest materiał z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. Moi drodzy, dzisiaj udało się po długiej i no niezbyt równej walce z ciągle brakującym, nie tyle co czasem, ale brakującymi chęciami i brakiem wydarzeń na zbieranie punktów doświadczenia. Udało się w przeładowaniu sezonu czwartego, a konkretnie w dniu 28 czerwca 2024 roku zakończyć zbieranie kamuflaży w broniach na Call of Duty Modern Warfare 2 Reboot. Moi drodzy, wszystkie bronie z Call of Duty Modern Warfare 2 Reboot, czyli zaczynając od karabinów szturmowych, na karabinach bojowych, pistoletach maszynowych, strzelbach, ręcznych karabinach maszynowych, karabinach wyborowych, karabinach snajperskich, pistoletach, wyrzutniach i broni do walki wręcz, udało się w końcu zebrać wszystkie kamuflaże, jakie były, zarówno w trybie wieloosobowym, jak i w trybie zombie. Co prawda, należy podkreślić tutaj przede wszystkim to, że jeśli chodzi o te wszystkie kamuflaże, nazwijmy to mistrzowskie, no to cóż, moi drodzy, nie udało się, może nie tyle, co się nie udało, ale nie odblokowałem ich jeszcze wszystkich, zarówno jeśli chodzi o Modern Warfare 2 Reboot, jak i Modern Warfare 3 Reboot, do którego przejdę w kolejnej, w dalszej części tego materiału. Udało się za to odblokować, tak jak mówię, wszystkie kamuflaże, te takie zwykłe, jeśli chodzi o Modern Warfare 2 Reboot. I moi drodzy, jeśli chodzi o tryb zombie i tryb wieloosobowy, jest to już za mną. Ostatnia sekcja tak naprawdę tych wszystkich kamuflaży to był, został mi ostatni pistolet, cztery wyrzutnie, które moim zdaniem to było po prostu tragedia. W trybie zombie, może nie tyle co w trybie zombie, ale w aktualnych, na aktualnych zombiakach wyrzutnie to jest po prostu jakaś kurwa kpina, to jest żart. Ta gra kurwa jest chujstwem, jeśli chodzi o, może nie tyle co gra, ale te wyrzutnie to są, to po prostu gówno do kwadratu, biorąc pod uwagę to, co się tutaj znajduje. Resztę, zarówno jeśli chodzi o broń do walki wręcz, czy karabiny snajperskie, da się grać, ale kurwa wyrzutnie, wyrzutniami w trybie zombie się kurwa grać nie da. To jest po prostu jakaś abominacja, to jest absurd. To jest żart, dosłownie. Nie widziałem większego ścierwa niż wyrzutnie w zombiakach w Modern Warfare 3 Reboot. Naprawdę. I niezależnie od tego, czy byłyby to wyrzutnie z Modern Warfare 2 czy Modern Warfare 3, obydwie z Reboota, no to powiem wam, że no kurwa, nie. No, o ile granatnik jeszcze jako tako daje radę, no to tutaj kurwa, powiem tak, chyba jedyną rzeczą, taką jedyną bronią, z którą jedynym takim kurwa granatnikiem, który nadaje się, jest RPG-7. No i ewentualnie też Strela P, bo Jokr to jest żart. FGM-148 Javelin to jest kurwa żart jakiś. Z tym chujstwem nikt kurwa nie powinien
wychodzić do trybu zombie. No nie, tryb zombie i wyrzutnie totalnie się ze sobą nie kleją. Tak jak mówię, jedyną rzeczą, z którą można jako tako biegać, strzelać do zombie, ale robić na tym kamuflażu, to jest po prostu masakra. To jest granatnik RPG 7, następnie wyrzutnia bezodrzutowa M2 Karl Gustav oraz wyrzutnia 9K31 Igła. Reszta, czyli chociażby FG-148 Javelin, ten skurwol, no to jest żart. To jest po prostu nieśmieszny żart. Reszta broni jak najbardziej da się zrobić. Zresztą nawet przyjemnie się grało, po prostu biorąc kolejne bronie, odblokowywując te wszystkie kamuflaże zwykłe, których jest zatrzęsienie po prostu. Tak, dla przykładu tutaj wezmę z tego Starha STD. To, moi drodzy, wszystkich tych kamuflaży jest sporo. Na karabinach szturmowych, jeśli chodzi o wszystkie kamuflaże, mam w tej chwili 819 na 996. Jest to mega dużo. Tak więc brakuje dosłownie jeszcze jednej broni na kamuflaż. Jednej broni, która da 4 kamuflaże i, moi drodzy, będzie już po 1000 kamuflaży, a nawet i więcej. Sekcje sekcje kamuflaży, które udało mi się do tego czasu wymaksować, jeśli chodzi o właśnie te kamuflaże, są to kamuflaże sekcji cyfrowej, pasków, tygrysa, gada, czaszek, jednolitych kolorów, klasycznego oraz roślinności. Cała reszta, brakuje mi trochę tych kamuflaży, ale one już są przede wszystkim z broni z Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. I muszę powiedzieć tak, że z tych wszystkich broni, z których korzystałem w zombiakach, tak jak mówię, tak jak przed chwilą powiedziałem, najbardziej bezużyteczne ogólnie to są są te wyrzutnie pocisków naprowadzanych FGM-148 Javelin. Dziadostwo totalne, tak naprawdę, żeby zdobyć kamuflaże na tych, przyjmijmy to, że to są wyrzutnie, chociaż to wyrzutniami nie są tak naprawdę. Poza tam ewentualnie Javelinem, to cała reszta, to jest jakaś bieda, to nawet nie jest bieda, to jest po prostu żart i kpina. Trzeba z tym grać, kurwa, jak z bronią do walki wręcz, chore, kurwa, to jest. Macie granatnik RPG-7, a musicie z niego walczyć z jakiegoś szczekana, czy tam, kurwa, noża albo tonfy, tylko że, kurwa, nożem i tonfą jest zdecydowanie więcej frajdy, bo jak weźmiecie, nie wiem, RPG-7 albo granatnik bezodrzutowy M2 Karl Gustav, czyli Strela P, to zabawa jest, kurwa, jak na karuzeli z urwanym łańcuchem. Zero frajdy. Cała reszta jak najbardziej można, powiem tak, nawet rewolwer, basilisk, lepiej się gra. Naprawdę, nawet basiliskiem lepiej jest grać niż jakąkolwiek dowolną bronią z sekcji wyrzutni. Nawet tarcza balistyczna sprawia więcej radochy w zabijaniu zombiaków niż, nie wiem, 9K31 igła. Jakie bronie tak w ogóle uważam za najlepsze? Nie ma.
Nie ma takiej broni, zresztą zawsze to mówiłem i zawsze to będę powtarzać, nie ma takiej broni najlepszej, takiej typowo. Każdy tak naprawdę musi znaleźć dla siebie swoją własną broń. Każdy lubi zupełnie inny tryb ognia, ktoś woli strzelać ogniem pojedynczym, ktoś woli ogniem ciągłym, ktoś z serią dwóch pocisków, inny trzech, jeszcze inny czterech, a jeszcze inny pięciu. A jeszcze inny będzie wolał karabiny wyborowe, a ktoś inny będzie wybierał strzelby i nie wiem, na przykład wybie do tych strzelb, to jeden woli śród, inny woli brenekę, a jeszcze inny woli pociski zapalające. Tak więc dla, jakby to powiedzieć, dla każdego coś się znajdzie, tak? Każda broń jest na swój sposób unikalna i każda broń jest na swój sposób dobra, ale no właśnie, zawsze jest to ale. Tak na przykład karabin snajperski na trzecim poziomie, na trzecim, w trzeciej czerwonej strefie nie będzie jakoś super genialny, ale na pierwszej i na drugiej w rejonie niskiego i średniego zagrożenia jeszcze się sprawdzi. Dlatego to tak naprawdę broń zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji i tego, czego oczekujemy od danej broni. No dobrze, ale co potem? Co jest potem? Otóż, moi drodzy, potem jest broń z Modern Warfare 3 Reboot. I tutaj, moi drodzy, przechodzimy do trybu wieloosobowego, gdyż no również tutaj trochę broni, że tak powiem, z trybu z Modern Warfare 3 Reboot zostało całkiem ładnie przeze mnie przerobione, że tak powiem. W sekcjach karabinów szturmowych, przynajmniej te z premiery zostały zrobione, karabiny bojowe również, pistolety maszynowe, no i aktualnie też mam zrobione dwie strzelby, czyli Lockwood 680 i Heimacher. Został jeszcze Riveter, a następnie zabieram się za Modern Warfare, nie za Modern Warfare, tylko za ręczne karabiny maszynowe. Karabiny maszynowe i lekkie karabiny maszynowe. A następnie karabin, cóż, karabiny wyborowe, snajperskie, no i będą tam pistolety, pistolety maszynowe, rewolwer, znowu wyrzutnie i broń do walki wręcz. No trochę tego nie ukrywam, jest, ale na pewno w pierwszej kolejności jak wystartuje albo nowe wydarzenie na zbieranie punktów doświadczenia, albo nowe wydarzenie, czy też nie wydarzenie, tylko nowy sezon. W pierwszej kolejności będę zabierał się za właśnie zbieranie kamuflaży w trybie wieloosobowym, by potem ruszyć do trybu zombie i tam też zbierać kamuflaże na broniach z Modern Warfare 3 Reboot. Taki jest plan. Czy tak finalnie będzie? Nie wiem, ale się z chęcią dowiem. To tyle w tym materiale. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.